Witajcie, kochane dzieci. Nazywam się Miś Patyś. Jestem misiem szkolnym. Chciałbym opowiedzieć wam pewną historyjkę, która wydarzyła się w mojej szkole. A zatem zapraszam do słuchania. Miś Bumbumek od kilku miesięcy chodził do szkoły. Nosił spory plecak z namalowanym czerwonym samochodem, w bocznych kieszeniach picie i kanapki. Codziennie tata przyprowadzał go do szkoły, a odbierała mama. Podobało się Misiowi w szkole. Najbardziej lubił spotykać kolegów, czyli misie, i biegać na zajęciach sportowych. Na każdej przerwie wymyślał inne zabawy. Nie mogli biegać po korytarzach, bo tego zabraniała pani Mela. Za to bawili się w wyliczanki, codziennie ktoś wymyślał inną. Trumf, trumf, misia Ela, misia Kasia, konfa Cela, misia A, misia B, misia Kasia, konfa C, recytował Poldek, kolega z ławki Bumbumka. Odpadasz, krzyknął Henio. I zaczął swoją wyliczankę. Ele mele dudki, gospodarz malutki, gospodyni jeszcze mniejsza, ale rozumniejsza. Miś Bumbumek siedział w ławce z misiem Poldkiem. Mniejszym nieco od niego i drobniejszym. Ciężko mu było wytrzymać całą lekcję bez biegania i zabaw. Zaczepiał wtedy misia Poldka. Stukał w jego zeszyt. Raz nawet dorysował uśmiechniętą buźkę. Czasem chował Poldkowi kredki albo zabierał książkę na swoją połowę ławki. Te wszystkie psoty robił tak ostrożnie, że nawet pani Mela niczego nie zauważyła. Tylko Poldek czasami zachowywał się dziwnie. Bumbumek zupełnie nic nie rozumiał. Dlaczego nie śmieszą go jego kawały? A kiedy zobaczył dorysowaną z tyłu buźkę, omal się nie rozpłakał. Potem na przerwie nie chciał się bawić w wyliczanki i stał zły w kącie korytarza. Dni mijały, a miś siedział z Poldkiem w jednej ławce. Kiedy jak na co dzień Bumbumek zabrał zeszyt Poldkowi, żeby było ciekawiej i weselej, ten rozpłakał się na cały głos i nie mógł się uspokoić. Nikt nie wiedział dlaczego. Lekcja była o wiośnie i o zabawach na podwórku. Skąd ten płacz? Pani Mela podeszła zasmucona do ławki i zapytała, co się stało? Źle się czujesz, Poldku? Zawsze jesteś taki pogodny, powiedziała. Tymczasem miś nadal płakał i nie mógł wydusić z siebie ani słowa. Na szczęście to była ich ostatnia lekcja. Wszystkie misie wzięły plecaki i wyszły na korytarz. Zostało tylko pani i Poldek. Rozmawiali ze sobą. Następnego dnia pani Mela poprosiła na rozmowę Bumbumka i zrobiła przy tym bardzo poważną minę. Dokuczałeś Poldkowi. Zabierałeś mu książkę, dorysowywałeś buźki w zeszycie, kułeś kredką w bok. Bardzo się denerwował i w końcu nie wytrzymał. Jak mogłeś się tak zachowywać, Bumbumku? Zapytała na koniec bardzo smutna pani Mela. Przepraszam, powiedział miś i rozpłakał się. Nie wiedział, że to bardzo krzywdzi Poldka. Od tamtego czasu bardzo się zmienił i oczywiście przeprosił Poldka. Już nigdy nikomu nie dokuczał. To już koniec tej historii. Mam nadzieję, że wyciągniecie z niej morał i zawsze będziecie mili dla swoich kolegów i koleżanek. Żegnajcie, kochane dzieci. Do zobaczenia!